Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Via Baltica jest kluczowym samochodowym szlakiem komunikacyjnym, który połączy Polskę i Litwę. Drugi szlak, kolejowy, równie istotny, to droga kolejowa. Rail Baltica na terenie Litwy jest znacznie bardziej zaawansowana niż w Polsce. My z panem ministrem Narkiewiczem udajemy się i z jego zespołem udajemy się teraz na Litwę. Wizytujemy inwestycje Rail Baltica, wizyta robocza, wizyta przygotowywana od kilku miesięcy. Zaproponowaliśmy stronie litewskiej, aby odwiedzili, żeby pan minister Narkiewicz ze swoim zespołem odwiedził budowę Via Baltiki, aby miał bezpośrednią wizję tego, co tutaj się dzieje i w jakim tempie się dzieje. O swoich wrażeniach, ale i znaczeniu Via Baltiki mówił na spotkaniu z dziennikarzami także minister Narkiewicz. Jesteśmy nie to, że zaskoczeni, ale zafascynowani tempem budowy oraz tempem przyszykowawczym tej budowy. Ale największym naszym osiągnięciem jest to, że po porozumieniu naszych rządów Polski i Litwy, my odpowiedzialni za resort komunikacji potrafimy także połączyć i pokazać, że prace trwają w Via Baltica, rozszerzając do Via Carpatii i dalej tę Via Carpatię realizując na tereny południowe. Szczególnie to jest ważne, kiedy jest niepewna sytuacja polityczna na Białorusi i my musimy uwzględniać możliwości naszym przewoźnikom swobodnego przemieszczania się, jeżeli zajdzie taka potrzeba, omijając Białoruś. Wizyta polskiego ministra infrastruktury na Litwie miała prócz podpisania memorandum jeszcze jeden cel. Myślę, że odzajemnimy się tą lekcją z naszej strony, po stronie litewskiej, jak my realizujemy projekt Rail Baltica, projekt kolejowy, a wiemy, że wy także w szybkim tempie posuwacie się do przodu. Co to świadczy? To świadczy, że rzeczywiście północ, południe będzie złączone. Rail Baltica ze strony litewskiej, my już możemy poruszać się w kierunku granicy z Łotwą, ponieważ kończymy niezadługo w tym miesiącu będzie zakończony węzeł od granicy do Kowna, tak zwany Polamonasa. I cieszymy się, że połączenie ze stroną polską możliwi niezadługo przyjazd z Wilna do Warszawy
poprzez Kłowno 8 godzin, a dalej będzie jeszcze szybciej. Rail Baltica jest w realizacji, panie redaktorze, w części w bezpośredniej budowie, w części w projektowaniu, wszystko po kolei. Wszystko po kolei, na pewno te wysokie standardy przejazdu pociągiem do 200 km na godzinę zostaną osiągnięte.